Nie wiem, jak wejdę za te kilka godzin wyżej. Okej, więc próbuję się spakować. Wygląda to tak, że tutaj mam rzeczy, które zostawię, na razie ich jest mało. Tu mam rzeczy, które biorę i też wszystkie rzeczy stąd chcę zmieścić w tym plecaku. Właśnie jesteśmy w autku i wyszliśmy na Kilimandżaro. No to zaczęliśmy, Maranguru. Tam nam znoszą rzeczy. I tutaj plecaczki. Ja naprawiam mój plecak. Faustyna naprawia swój plecak. Marcin. Walczy z bólem brzuszka. Walczy z bólem brzuszka. Ja głowę. I tutaj tak konie nam rzeczy ściągają z samochodu. Tyle osób, na 3 osoby. Pierwszy posiłek na Kilimandżaro na gejcie. Robiliśmy proszę już owocki, pokaż kanapeczkę. Robiliśmy kilka kroków. No. Co? Zaczynamy chodzenie! Halo! Hej! Nasz pierwszy postój, nie wiemy czemu, po przejściu 5 minut, 10. Trochę więcej niż 5. 10 minut siedzimy i czekamy. Dzięki Bogu, ja mogę naprawić mój plecak. Faustyna naprawia plecak. Co nie? Pół do tyłu, pół do przodu. Jak tam emocje? Grupo? Fantastycznie. Jak się czujemy? Cudownie. Jak tam się już gada? Czy zmęczeni? Nie gadamy. Marcin powiedział, że już zmęczeni, bo ze sobą nie gadamy. Halo, halo? Nie śmiechamy się. Postój. Chusteczka. Co ciągacie? Co ciągacie? Po co ma na chwilę? Antykosmos? Wodki pierwsze, bo co ja puszczę? No, chodź, chłopaki, tej strony. Ja też kupiłam. Ja wchodzę w leginsach i w dresach? Tak. Meju, meju. Tak, meju, 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 meju. Tutaj miseczki dostaję. Meju, 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 meju. I wczorajszą, bo wczorajszą też było zajęte. Zupka. Zupka. Staliśmy o 6:45, mega ciepło, bo byliśmy w zamknięciu. Jak widać na załączonym obrotku. Matka cała ubrana, a ja... Właśnie się ubrałam. Ale Marcin to po prostu prysznic. Paszki trzeba umyć. Paszki trzeba umyć. Dupkę też. Tak, jak myjesz dupkę. To jest ta dupka. Dziwna ta dupka. Taki poranek, fajny. Uj, jak fajnie słoneczko grzeje. Ja to chciałam nagrać. Słoneczko, przyjemnie.
Mega. Good morning. Good morning. You sleeping well? Yeah, very good. Wow. White collar bats, manka. Hey. Wow. Oh yeah. Ale wtedy raz. Czemu oszukujesz? To obecnie. Czemu oszukujesz? Obecnie. Daj spokój. I'm sorry. Co było? Nie wiem. Mówi nogawki? Długo będzie gran, długi ręka. U kogo? Zbliżę się, ale żeby nie przewiało. Nagrywa się? Nagrywa. Dobrze. Proszę iść równym krokiem. Pod kątem może zrobić. Tak robię pod kątem. Dziękuję za instrukcję. Spoko. Na tej filmie tak może zgadać się jak. Tu i tak nie będzie głosu? Szkoda. A ty głos jest? Chciałem o dupie pogadać trochę. Opowiadaj. O dupie i o kupie. Więc tak, mam nadzieję, że niedługo sobie usiądę. Zrobisz to swoje? Bo na razie siedziałem od dwóch dni, tylko napierdziałem to wszystko. Tak jakby się chciało wiedzieć. Dobra. Zobaczyłeś się? No bo trzymam rękę wysoko, moja ręka waży trochę. Hello. Hello. Prawie jakby ciężarek niósł. Ręka mu się męczy. Ręka. Teraz to już przyspieszyliśmy tempo. Już nie ma lajciku, bo okazało się, że burza oto do nas idzie. Więc już pędzimy. Tak. Camping. Tam jestem. Kilka sekund różnicy. Już pada. Mieliśmy takie szczęście. Grzmi, burza.
Zdecydowani z paniem namiecie? Zdecydowanie. Tam wam robią, nie? Troszkę zimno będzie, ale damy radę. Damy radę, nie? Super. Jambo. Bam, mam na racuchy. Jak tam? Ciepło? Ciepło. Ciepło. Warm? Warm? Good? Good. I can call it. Oh, thank you. Now you are camera. So now you are addicted. So camera. I will give you. We will record during the Kilimanjaro. No problem. Be there for you. Czapeczka, zmieliliśmy na śniadanko owsianeczkę, chlebę, jajka, wieczorek, no ale jesteśmy bardzo szczęśliwi. Będziemy wolni, zmęczeni, cieplej ubrani. Nie zmęczeni? Zaśpiewaj piosenkę. Tam jest góra. O tam. O to tam. Fasyna śpiewa, dajesz. Ale na jednym oddechu. Na podek i druga. Let's go. Robi zimno jak na Islandii. Widoki też podobne. Czyli nic nie ma dookoła i wieje. Jest super. Nie mam żeliczki. Nie mamy żeliczka, ale mamy już rękawiczki, czapeczki. Kilka warstw bluz na sobie, kurteczki. Jak tam się wchodzi? Trochę wieje, już trochę zimno i nieprzyjemnie. Yeah, we're ready to go.
mały wydział. Jestem na Kilimandżaro, dokładnie na Kibo, 4720 metrów nad poziomem wody. Jest dosyć tam, jest odnoga Kilimandżaro. Ja będę się wspinać w tamtym kierunku. Mam na razie delikatną temperaturę, bo nie mi głowa. Jest mi zimno i ciepło w tym samym czasie. Ciężko się mega oddycha, mega ciężko się oddycha. W jakimś stopniu też jest mega fajnie. Mycie się na wysokości 4700 metrów. Ja się zbieram. Hosena się zbiera, Marcin się myje. Ale się rozebrałam. Ja to nagrywam, a ja oddycham. Przynajmniej próbuję. Coś chcesz jeszcze? Nie. Witamy na Kibo. Drodze na Kilimandżaro. Wysokości 4720 metrów nad poziomem morza. Jest pięknie. Zimno. I już ciężko się oddycha. Ja nie będę ukrywać. Mam ból głowy i oddycham się. Szczere wyznania do kamery. Ale jest zajebiście. Nie wiem, jak wejdę za te kilka godzin wyżej. Ale spróbujemy. Chować baterii i wsadzać z powrotem. Więc to 100% wsadzę i miejmy nadzieję, że się nie rozładuje. Jak się czujecie? Prawie cud. Ile mamy? 3 godziny? Nie. 4 godziny przed wspinaczką. Tak się czuję, Faustyna, 4 godziny przed spinaczką. Bąk wchodzi, więc nie nagrywaj tego. Nagrywam Marcina, ale ty, jakie światło zajebiste. Na GoPro oczywiście. Mogę bąka puścić. Marcin puszcza bąka. 4 godziny przed Kilimandżaro Marcin puszcza bąka. Tak się czuję, tak się czuję. I zamyka drzwi. Halo, halo. Jeszcze się na nie przed wejściem na Kili, jak się czujemy? Bardzo mnie gadnie. Jest zimno i fajnie. Zobaczmy, jak będę podpowiadać GoPro. Jemy ciastko. Chcemy się tego, wiesz co mi się chce. Wiem, co ci chcesz.
Gabi. Hello. Hello. Mati, go. Thank you. Good job.